Kolejny referat i wystąpienie pani, pani Bożeny Bednarek-Michalskiej z Biblioteki Uniwersyteckiej w Toruniu. To odpowiedź na pytanie, w jakim kierunku powinny następować zmiany w kraju i w bibliotekach naukowych w celu szerszego otwarcia zasobów edukacyjnych. Serdecznie zapraszam. Proszę Państwa, no ponieważ mamy bardzo mało czasu, ja postaram się pośpieszyć z tą moją prezentacją. Uważam, że w tym panelu, w tej sesji, która poświęcona jest wyzwaniom, informacja czy referat o otwartych zasobach edukacyjnych bardzo się wpisuje, dlatego że uważam, że to jest takie nasze nowe zadanie biblioteczne, tworzyć otwarte zasoby edukacyjne, upowszechniać je, informować o nich, zajmować się, archiwizować je czy zabezpieczać. Otwarte zasoby edukacyjne, jeśli pozwolicie Państwo przypomnę, to są takie zasoby, co do których nie mamy żadnych barier ani prawnych, ani technicznych w użytkowaniu tych zasobów, w wykorzystaniu tych zasobów. Możemy je pobierać, możemy je przetwarzać, możemy korzystać w dowolny sposób. One zwykle są opatrzone jakimiś wolnymi licencjami, takimi, które pozwalają nam na takie bardzo swobodne wykorzystanie tych zasobów. Jeśli chodzi o sam termin zasoby, to musimy pamiętać, że one są powiązane, że to nie chodzi tylko o treści, ale te treści są powiązane przede wszystkim z narzędziami, które towarzyszą otwartym zasobom edukacyjnym i one są jakby częścią nierozłączną tych zasobów, ale także, proszę Państwa, z zasadami implementacji, użytkowania tych zasobów, które jakby dookreślają, czym są te zasoby i jak można z nich skorzystać. A zatem cały ten konglomerat trzech elementów stanowi o tym, czym są zasoby, otwarte zasoby edukacyjne. Jeśli chodzi o takie najważniejsze dokumenty, proszę Państwa, ja tu przytaczam Państwu dwa dokumenty istotne z punktu widzenia zrozumienia tego, czym są otwarte zasoby edukacyjne i jaka jest ich waga na świecie. To jest deklaracja kapsztacka, ale także rekomendacje Rady Europy, które mówią o tym, że otwarte zasoby edukacyjne powinny być tworzone i powinny być rekomendowane wszystkim państwom, nie tylko rozwijającym się, ale także tym państwom rozwiniętym, które chcą wzmacniać swój potencjał i rozwijać się. Nie przytoczyłam Państwu jeszcze trzeciego bardzo ważnego dokumentu, to jest dokument, który powstał w zeszłym roku w Paryżu na Kongresie Otwartych Zasobów Edukacyjnych przygotowany przez UNESCO, w którym polska delegacja bardzo mocno brała udział i który także współkreowała. To jest także bardzo ważny dokument. Jeśli chodzi o typy zasobów otwartych, edukacyjnych, proszę Państwa, to te typy są bardzo różne, poczynając od takich drobnych jakichś obiektów cyfrowych, prostych, które przydają się nam w edukacji, w procesie edukacyjnym, przez poważne zasoby takie jak encyklopedie, do dużych archiwów, elektronicznych archiwów dostępnych online, takich jak biblioteki cyfrowe czy repozytoria, a także przez otwarte podręczniki, lektury, sylabusy, kursy e-learningowe oczywiście, do otwartych narzędzi. To wszystko składa się na otwarte zasoby edukacyjne, które w edukacji, w procesie edukacyjnym mogą być przydatne. Tu przytoczyłam Państwu kilka wyszukiwarek otwartych zasobów edukacyjnych, one dla bibliotekarzom pewnie są znane. Ja bym polecała najbardziej, przynajmniej dla mnie, mnie wydaje się taki najbardziej sympatyczna ta Our Commons. Ona w tej chwili się bardzo ładnie rozwija i mam nadzieję, że dalej się będzie rozwijała. Można bardzo szybko wyszukać sobie takie zasoby, które chcemy wykorzystać lub polecić naszym użytkownikom. A teraz proszę Państwa szybciutko o polskich projektach. Jeśli chodzi o Polskę, w Polsce tych zasobów, otwartych zasobów edukacyjnych tak wiele nie mamy, ale sporo się już dzieje. Tutaj pokazuję Państwu taki nowy portal przygotowany przez Kamila Śliwowskiego z Centrum Cyfrowego Projekt Polska, który starał się pozbierać to wszystko, co w Polsce zostało utworzone i na tym portalu właśnie pokazuje. To jest rodzaj takiej listy czy wyszukiwarki otwartych zasobów polskich, gdzie można, nie tylko polskich, ale polskich przede wszystkim, gdzie można sobie te zasoby wszystkie przejrzeć i zobaczyć, co tam ciekawego jest. No jednym z nich na przykład jest taki nowy projekt
Fundacji Nowoczesna Polska, który w ramach pozyskanego grantu z Ministerstwa Edukacji tworzy taki portal związany z edukacją medialną. Przygotowuje się tam lekcje konieczne dla, przydatne dla szkół podstawowych, szkół gimnazjalnych z edukacji medialnej i one są bardzo nowocześnie, bardzo fajnie robione. Oczywiście wszystkie są otwarte i do wykorzystania dla każdego. Jeśli chodzi o uczelnie, na uczelniach, proszę Państwa, trochę takich otwartych zasobów edukacyjnych znalazłam. Nie ma na polskich uczelniach jakichś takich dużych konglomeratów znanych, ale przytoczę Państwu te przykłady takie, które no, mogą wydawać się interesujące. Jeśli chodzi o moją uczelnię, to myśmy przygotowali w zeszłym roku, otworzyliśmy taki portal, który się nazywa Portal Edukacyjny i na tym portalu mamy jedno takie miejsce, które się nazywa Otwarte Zasoby Edukacyjne. I w ramach tego portalu pokazujemy nie tylko kursy e-learningowe takie, które robimy na Moodle'u i które są tworzone przez studentów, pracowników, bibliotekarzy, ale także webinaria, które tworzymy i udostępniamy. Także, proszę Państwa, materiały z konferencji i to nie tylko materiały tekstowe, ale także materiały przede wszystkim audio-wideo, czyli filmowane konferencje, wykłady otwarte, które na uczelni się toczą, także się tutaj w tych otwartych zasobach edukacyjnych znajdują. Filmy przygotowywane przez studentów z wykładów czy ze spotkań jakichś interesujących. To wszystko tutaj jest. Do tego próbujemy w tej chwili dołączyć takich kilka elementów, które na uczelni powstają. Pierwszym z nich to są te zasoby, które biblioteka tworzy, a zatem i biblioteka cyfrowa, i repozytorium, to wszystko, co jest otwarte oczywiście, nie te zamknięte zasoby, tylko te otwarte, one będą częścią tego konglomeratu i jeszcze nowa taka inicjatywa, także budowana od zeszłego roku, a mianowicie wszystkie czasopisma naukowe naszego uniwersytetu przerzucamy na OJS-a, otwarty system dedykowany dla czasopism, mamy ich 42 tytuły, i w tej chwili ta platforma czasopism jest budowana, w momencie kiedy będzie już zakończona, ona także będzie częścią tego konglomeratu otwartych zasobów edukacyjnych. Bardzo ważnym projektem polskim jest oczywiście OpenAGH. To był pierwszy taki projekt kluczowy, jeżeli mówimy o otwartych zasobach. To jest projekt zbudowany kilka lat temu, który jest to platforma kursów e-learningowych, być może Państwu znana, na otwartych licencjach upowszechniana, którą tworzą, te kursy tworzą tam na AGH-u i studenci, i pracownicy naukowi. No i tych kursów jest tam coraz więcej. Jeśli chodzi o Politechnikę Warszawską, znalazłam bardzo ciekawą inicjatywę. Tu na początku pan rektor pokazywał różne ciekawe inicjatywy studentów, a mianowicie studenci mają tutaj swoją telewizję i przygotowali na Politechnice Wrocławskiej taki kanał na YouTubie internetowy, gdzie pokazują cały długi wykład z analizy matematycznej, którą prowadzi pan doktor Janusz Górniak. Jest to bardzo ciekawy kurs, taki od początku do końca porządnie zrobiony kurs z analizy matematycznej. To było we Wrocławiu, natomiast jeśli chodzi o Warszawę, to w Warszawie znalazłam dwa ciekawe projekty, oczywiście Ważniak, Państwo znacie pewnie ten portal, to jest takie miejsce, w którym dostępne są otwarte kursy z informatyki, tworzone przez Uniwersytet Warszawski, Jagielloński i dwie politechniki i on jest otwarty dla wszystkich i Fizyka wobec wyzwań XXI wieku, bardzo ciekawy kurs z fizyki, biologii, do zastosowania. Oczywiście polskie zasoby, otwarte zasoby edukacyjne to także nasze biblioteki cyfrowe, mamy tam bardzo wiele zasobów, a także nasze repozytoria. I na zakończenie, proszę Państwa, chciałam powiedzieć kilka zdań na temat tego, co dzieje się, jeśli chodzi o polskie otwarte zasoby edukacyjne w tej sferze politycznej, a mianowicie w Polsce, jak Państwo wiecie, przygotowuje się w tej chwili duża ustawa, która się nazywa ustawa o otwartych zasobach publicznych. O otwartych zasobach publicznych. Ona jest tworzona w Ministerstwie
administracji i cyfryzacji i jest bardzo mocno kontestowana, dlatego że tam jest taki dosyć duża część dotycząca otwartych zasobów kultury i twórcy i wydawcy z tego powodu podnieśli ogromne larum. Jest debata, czy w tej ustawie rzeczywiście ten fragment jakby otwierania zasobów powinien się znaleźć, czy może nie. Natomiast nie ma jakby kontrowersji, jeśli chodzi o zasoby związane z edukacją bezpośrednio, informacją publiczną i nauką. I jeśli uda się tę ustawę przeprowadzić, myślę, że to będzie długotrwały proces, kilkuletni, nie wydaje mi się, żeby to szybko poszło, to będzie to rzeczywiście nadzwyczaj nowatorska ustawa, jeśli chodzi w ogóle o Europę, bo w Europie takiej ustawy nie mamy. No w Stanach Zjednoczonych państwo wiecie, że dwie takie ustawy już są. Pozostało 5 minut. Kończę już. I drugi projekt, Polsce znany państwu być może, nazywa się Cyfrowa Szkoła. Jest to rządowy projekt stworzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ale bardzo mocno wspierany przez organizacje pozarządowe. Jest to projekt, w którym wybrane szkoły polskie, w tej chwili już ten projekt działa, 400 szkół z małych miejscowości, będą wyposażone w otwarte podręczniki, w tablety i otwarte podręczniki. Będą prowadzone eksperymenty nauczania, takiego nauczania bardzo nowoczesnego, elektronicznego właśnie w szkołach podstawowych. Czy ten projekt się uda, nie wiadomo, ale był prezentowany już w różnych miejscach, między innymi także w Paryżu na kongresie UNESCO i wzbudził ogromne zainteresowanie wszystkich państw, dlatego że jest to projekt bardzo interesujący i ciekawy. No jeśli się uda go zrealizować, to będą to dwa duże polskie projekty, które wprowadzają w sposób jednoznaczny otwarte zasoby edukacyjne do Polski. Dziękuję państwu bardzo za uwagę. Dziękuję pani Bożenie Bednarek-Michalskiej.